cześć, witam was z odcinku z Go Battle League w Pokémon Go i chcę zaprosić was do oglądania mojego teamu, który mi nawet dobrze szło i bardzo jest skuteczny, jeśli chodzi o łapanie Vigorotów. Także pokażę wam, jak łapać Vigoroty za pomocą jedynej, najpotężniejszej kontry na niego, jaką jest Drifblim. Mój team składa się z alolańskiego Gravelera na lidzie z Drifblima i Vigorota, ale co tu dużo mówić, przechodźmy do gierek. Dobra, pierwszą gramy z jakimś graczem Doncio, a Froslass to jest pozytywny lead. Tutaj jeszcze na początku, pamiętam, w pierwszych walkach miałem Thunderbolta z Jungle Cupa z Silpha. Tutaj przeciwnik zmienia na Vigorota, my Drifblima. Staram się od razu jak najszybciej Icy Winda pierwszego rzucić, potem jak najwięcej farmić. Tu oczywiście gościu rzucił Bulldoze, który jest mega nieefektywny, tak jak Body Slam, i mega tutaj powstrzymujemy jednego z lepszych safe swapów w tym kapie stealthowym, nie stealthowym, tylko Nianticowym. Bo ten Go Battle League jest to nowy ten rodzaj rozgrywek od 28. No i dobra, tu szybka zmiana. Froslass, Rock Blast powinien starczyć. Nie, chyba nie powinien starczyć. Tu pewnie jeszcze z 1-2 Volt Switche zabraknąć. Tak jak myślałem, później zmieniłem na Stonedża non-stop, co gierkę chciałem zmienić i zawsze zapominałem. Tutaj potem Diggersby. Rock Blast jest nieefektywny, ale chcemy jakikolwiek damage tu mu dać, żeby go potem wykończyć za pomocą. To chyba wejdę Drifblimem najpierw. Fire Punch'e prawie że mi nic nie robią. Tutaj kolega teraz nas zaspamuje tymi słabszymi atakami. My obniżymy mu atak poprzez Ice Swinda. Wchodzimy Vigorotem i tu mamy praktycznie już wygraną. Tu jeszcze próbował złapać ruch albo poświęcić Vigorota. Cokolwiek to miało mu dać, to nic nie dało, bo miałem jeszcze jedną tarczę. No, przechodzimy do kolejnej gry, Helapi. Jakoś tak się to czyta. Graveler w Electivire'a Shadowa. Jest to dość dobry chyba pick nawet na Lida. Ma fajny cover Ice Punch i Wild Charge. Więc na pewno nie jest jakiś tam słabym pickiem na Lida. My tu staramy się naszymi Rock Blastami, które są efektywne. Używamy tarczy, bo mamy energię. Tutaj naładowaliśmy się do dwóch. Przeciwnik wystawia Vigorota, co nie jest fajne, że lądujemy w niego Rock Blastem z jednej strony, bo mu czas leci, a my zmieniamy dopiero po chwili. Ale wchodzimy twardą kontrą, jako jest nasz Drifblim na Vigorota, więc zobaczcie sami. Drifblim mega działa na tym formacie turniejów. Tutaj możemy farmić mega ostro. Body Slama, jak i Bulldoze i jego Fast Counter nic nie daje. Tu Under Charge'a robimy. Przeciwnik jeszcze zmienia Electivire, Icy Winda. Zmieniłem na Vigorota. Tu się spodziewałem Wild Charge'a, więc stwierdziłem, że to może być nawet jedna z lepszych tarcz. I Altaria. To tu staramy się chociaż to jeden Body Slama wcisnąć, żeby Icy Wind mógł dobić. Bo mimo wszystko, że Icy Wind jest mega efektywny na Altarię, to jednak nie jest zbyt to silny ruch. Dostajemy Skyattacka, tu próbował jeszcze złapać Body Slam, ale mu się nie udało, bo chyba byliśmy na trzech fastach. Przechodzimy na kolejnego rywala i Froslass, i to jest kolejny pozytywny lead. Wyprzedzamy go w Rock Blastach na pewno. Tutaj udało nam się Fast Move Denial wyprzedzić i dostać ekstra fasta. Rock Blastem próbujemy. Tu chyba kolejny Vigorot wyskakuje, więc szkoda, że znowu ruch złapał, ale my mamy kolejną twardą kontrę, jaką jest Drifblim. I tu już wiemy, że znowu nasączymy się mnóstwem energii na kolejne ruchy. Trzeba bardzo uważać na pewno na zmiany, jakby przeciwnik chciał, byśmy niczym nie dostali.
Cóż, jak powiem, trafimy Ice Windem w coś nowego, a potem zmienimy to i tak będzie debuff ataku przeciwnika. Więc tutaj Frostlassa Ice Winda stwierdziłem. Ma tarczę i pewnie wykorzysta, myśląc, że to Shadow Ball. Ryzykowne. Tutaj już bez tarcz pozbyliśmy się Vigorota. Więc stwierdziłem, że nawet na Altarię sobie poradzimy. I tutaj już chyba zmieniłem atak stone, czy leci prosto na pysk Altarii. To plus 1 Volt Switch powinien zadziałać, 2 Volt Switch. I znowu Frostlass dostaje Rock Blasta, to powinno wystarczyć. Ciach, bum. Skuteczny teamek. Xtoru Uraks. Dobra. Graveler w Charizarda, mega znowu pozytywny. Charizard nam nic nie robi. Stunfisk, jak widzę, Stunfiska od razu Vigoroth. Bulldoze jest super efektywny, ale ja na przykład preferuję sobie iść w Body Slamy, chociaż to nie jest dobry pomysł. Ładuje się na Bulldoza i walnę Body Slama raczej. Bo jeśli zbejtuje, to będzie. Jeśli strzelduje, to będzie trochę lipa. Bulldoza. Tylko że jak idziemy w czyste Body Slamy, to jest bardzo close gierka dla nas. Musimy użyć tarczę. A w jednej grze pamiętam. Jakoś się tak naładowałem niefortunnie, że musiałem dwie tarcze. On też chyba dwie wtedy. On zmienił na Vigorota szybko. No ja tu mam twardą kontrę, jakim jest Dribbling. Icy Windy. Cisnę w niego, on mi nic nie robi. Ogólnie Vigorot poza tak naprawdę Dribblingem to jest na wszystko dobry. Jeszcze Altaria go w miarę ciśnie, ale na wszystko potrafi coś wcisnąć. I na pewno potrafi zadać jakikolwiek damage w większości poków tego turnieju. I jest na pewno będzie spotykany dużo, szczególnie na wyższych rangach. Myślę, że każdy będzie go wsadzał. Sam tutaj mam Vigorota, więc nie dziwne. Najgorzej jak samemu się ma Dribblima, wystawi się Vigorota i przeciwnik ci Dribblima. No to jest wtedy problematyczne na pewno. Więc na to też trzeba uważać, na te wszystkie pułapki tej z łapami. Rock Blast, mimo wszystko, że coś tam jest nie, chyba poczwórnie, nie, podwójnie jest nieefektywny, normalnie jest nieefektywny, to jednak coś zadaje. Stone Edge to chyba nawet około 30%, czy tam 25% na Stunfiska. Tu jeszcze próbował Mad Bombo, ale miałem Icy Winda naładowanego. Boom, pada. Stunfisk. W razie to chyba miałem Vigorota jeszcze. Dobra, przechodzimy do kolejnej walki. Tutaj na gracza, który po pozie widać, że kiedyś tam miał dobrą rangę. O, Abomas, no to jest bardzo ciekawy. Ktoś spierdzielił od razu z lida, stawiając Mimentai. No ja stwierdziłem, Bubble Beam. No to tak przypadkowo chyba kliknąłem na Shield, nie wiem czemu. Już nie powinno być, no ale mniejsza. Tu Rock Blasta cisnę. On raczej nie starczuje, bo jesteśmy zdebuffowani, a jednak starczował, to jest takie głupie. Ciśniemy dalej Rock Blasty. No gościu chyba nie liczy moich fastów, kolejny Rock Blast. Nie wiem, pewnie myślał, że Stone Edge'em za ponad połowę HP walnę. No i tu mam wjazd Vigorotem. Oczywiście Lanturn jest dobrym kontrą na Drifblima, więc nie chcę nawet dawać. Aż tak wcześnie, teraz Bulldoze zadałem. Tutaj spróbuję przyjąć tego Thunderbolta, bo i Obomasnow i Lanturn są dobre na Drifblima, więc wolę sobie tylko pójść tak jak teraz w Icy Winda, poświęcić go, żeby coś tam zrobić. Tu jeden Fascia, mam tarczę. Przeciwnik musiałby Energy Balla we mnie trafić, a ja i tak przyszję. Więc przechodzimy do kolejnej walki. Jungle 15-25. Graveler znowu Frostlass. Często widziałem właśnie Frostlass. Lidy to są dla nas bardzo pozytywne, bo nawet jeśli nie idziemy Rock Blastami, to jest raz jest pierwszy 3 Volt Switche, kolejny 2 i tak na zmianę, więc potem wyprzedzamy go w fastach i ciśniemy Frostlass. I stwierdzam, że mimo że Stone Edge na pewno zabije, to ten Rock Blast mi się wydaje po tym 5-6 jest na pewno bezpieczniejszym fast jako charge. Już Volt Switch swoje robi, już go trochę osłabia. Tu mamy Vigorota, naładowałem energię na Rock Blasta, żeby mieć na Frostlass, Icy Windy.
No i lecimy tak jak wcześniej. Normalne, bo już nie ma co komentować. Tu mógłbym jakiegoś iść over farma mega mocnego, ale już nie pamiętam. Dziwnik zmieni, zmieni. Rock Blasta, jeszcze naładowało mi się jeden fast, nie wiadomo skąd. Ale pamiętam, że Frostless miało tam niewiele na plus fastów. No i tu Stone Edge'a jeszcze przypadkowo jest fast za dużo znowu. To było trochę niebezpieczne, ale chyba byłem bliski ruchu na swoim dribblingu. Dobra, kolejna walka. Obstagon. O, to jest bardzo często. Spotykałem lidy i dużo też gier. Jak już przegrywałem gry, to właśnie z takimi lidami. Ale miałem sposób iść w Stone Edge'a. Tu wszedłem w Rock Blasta gościu z shieldowym. Ale to chyba raz próbowałem zobaczyć, czy dojdę do dwóch Rock Blastów. Ale jak przeciwnik od razu używa charge'a, to nie jest piękne. No i wchodzimy Vigorotem. Używam tarczę, myślę, że to będzie cross chop. Ale stwierdziłem, że to może. Vigorot może być moim win condition, więc trzeba jakieś HP na altarię ewentualną zostawić. To jest altaria. Jeden body slam na pewno na propsie. Tu dribbling. Dobra. Icy Wind będzie mega efektywny na altarię. Leci debuff. Ja starczowałem. To stwierdziłem, że tam. Jak nie teraz, to kiedy? I tu mamy Ferrothorna. No i pytacie się, czy wygrałem. No, przeciwnik zrobił błąd, nie zmienił ataku. Mam mirror shoty, które zbyt dużo nie zadają. Więc tu dzięki temu wygraliśmy. Jakbym miał Thundera, to nawet po tych debuffach z dwóch Ice Windów myślę, że już bym je jeszcze spokojnie powalił. Tutaj wchodzimy body slamami i nawalamy. Tu nawet jakby mi pasta wcielnął, to myślę, wydaje, że driblimem bym dokończył dzieła. I gościu się podał. Lecimy dalej. Rapid Tuba. Graveler w Marowaka. O. Tu Stone Edge się przydaje, bo z 80% około życia zadaje. A tu mam starą gierkę z Thunderboltem jeszcze. Jeszcze przed tą zmianą. To nie było fajne. Idę w Rock Blasty. I cały czas pamiętam, że chciałem zmienić na tego Stone Edge'a. I jakoś mi wypadało z głowy i zaczynałem kolejne bitwy. I mówię, kurde, no trzeba zmienić na Stone Edge'a. I tak i dopiero chyba po 3-4 setach. A tu są sety z dwóch chyba dni. Dobra, idziemy w Rock Blasta. Tutaj niefortunnie mieliśmy energię naładowaną. No ale za to się naładujemy na Vigorocie. No i Altaria i Icy Wind. I stwierdziłem po Icy Windzie. Mam twardą kontrę na Vigorota, więc zmienimy tu. On nie ma tarcz. Body slama poślemy. Nawet jak powali mi Vigorota, naładuje się miliardem energii. To tak drybnie zatrzyma tego Vigorota. Nieważne co się stanie, więc zmiana słuszna. I przeciwnik się poddał. Dużo miałem takich przypadków, gdzie się przeciwnicy już później poddawali. Widzimy ten set, jak był aktualnie 3. Nie pamiętam, czy 3-2. Miałem tam parę 3-2. No i obstagun. No, on jest problematyczny. Musimy Vigorota poświęcić, ale lepszy obstagun niż Drifblim. Mimo wszystko go pokonujemy. No i Altaria. Body slamki. To nam pomoże te dwa body slamy próbować go Rock Blastami ścisnąć, bo Wall Switche coś zadają. I tu już jest na Rock Blaście zasięgu. I tu mniej więcej licząc swoje fasty, pomyślałem, to jest Dragon Pulse na pewno, bo około 20 fastów. No i wystawiał Vigorota. Pium, 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 ja się energią tutaj będę bawił na niego. Pierwszy wiadomo pójdzie, potem się będę ładował. Na altary jakby chciałem wyskoczyć, a nie drugi. Ciekawe, on chyba nie atakował mnie tym Vigorotem. I tu się podoba. Stwierdził, że ja dalej się na nim naładuję. A i tak driblimem zmniejszył mu atak. Dojadę go Vigorotem na altarię pewnie. Dobra, kolejny obstagon. No i znowu jeden z najgorszych lidów.
chyba nie najgorszy. W sumie jeszcze Vigoroth jest ciężki, ponieważ gdyż no Vigorota nie będę na Vigorota, więc ja tu zawsze starałem się mocnym walnąć tarczę albo dużo mu zadam, potem dobiję. Altaria, Driblim. Przeciwnik oczywiście zmienił, no to używamy tarczę na pierwszy Sky Attack. Mnie trochę zlagowało. Icy Wind obniży atak i super efektywny, widzicie ile zadaje. To jeszcze zdążyłem z kolejnym. Przeciwnik podda akurat go. Obstagun. Tu trochę przeciwnika zlagowało i stwierdziłem, że jak jest po Icy Windzie, to użyję, w sensie jest po lagach, to na pewno tego Icy Winda oddam. Tutaj ten i mamy Wigglytuffa, którego pokonujemy mimo shieldów. Mimo shielda u siebie brakło. Musiałby mieć tam z fasta ekstra chyba. No i musimy pilnować, żeby jakiś ekstra też fastów nie dostał przypadkowo. Fast move denial. I tak naprawdę już w sumie nawet Driblimem byśmy dopili Icy Windem, więc... Wigglytuffa też ogrywamy. 4-1, tam było widać. Altaria. I tu mamy znowu z Thunderboltem jeszcze przez chwilę, zamiast Stone Edge'em, więc tu baitowałem. Dużo Altarii nie shieldowało. Tak jakby chcieli podać Altarię, mieliby super plecy, które by pokonywały i jeszcze sobie dawały radę strasznie dużo. Chyba ani razu nie spotkałem Altarii na kilkanaście gier, która by shieldowała pierwszego charge'a. Ale to może dlatego, że się spodziewają baitu po prostu. No i tu ładnie sobie farmimy Vigorota, wychodzi Altaria, Icy Wind numer 1, Icy Wind numer 2, presja shieldów, no i tu Froslass, jeszcze zdążyłem Icy Winda na obniżenie o ten. Wchodzę Vigorotem, bo wiem, że ma pełną energię, a nie chcę na Gravelera wchodzić, jeśli jest naładowana. Więc tu chciałem, shielda zbiłem na Body Slama, Rock Blast. Naprawdę, który teoretycznie nie był potrzebny, ale zawsze coś. I to chyba wszystko jest. Wszystkie walki mi się pokazują od nowa. Więc tutaj sobie zatrzymamy, cofniemy. Krótki filmik, ale dużo w takich walk ciekawych, pokazujących, że Driblim fajnie działa na Go Battle League Holiday Cup. Łapiemy Vigorotki i to nam pomaga wygrać, ale mi się kupiłem. No dobra, więc życzę powodzenia, chwalcie się, co wy używacie na Holiday'a, możemy przejść do spekulacji, czym się fajnie gra i tak dalej, podyskutować na ten temat. Ja polecam ten teamek, bo jest na pewno ciekawy, no i sobie na pewno radzi, więc trzymajcie się, cześć.